Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie tak zwane wszystko wrzucamy do jednego gara. Ale ja dzisiaj wrzucę to wszystko do naczynia żaroodpornego i zapiekę w piekarniku. Będzie to przepis bardzo prosty, bardzo tani i taki chyba podchodzący pod fit. Choć u mnie na kanale takich mało, więc postanowiłem zrobić coś dla wszystkich. A więc zaczynamy od pokrojenia kapusty. Biorę połowę kapusty. Ja mam kapustę szpiczastą, ale można użyć każdą jedną. I kroimy drobno. Głąba zostawiamy w spokoju, żeby nam nie przeszkadzał. Teraz pokroję jedną średnią cebulę. Będę kroił w pióra. Teraz wetrę dwie marchewki na grubych oczkach. Gotowe. Wsypuję ryż. Ryż już troszeczkę wcześniej opłukałem. Zawsze to robię. Więc jest taki, jak widzicie, wilgotny. Odstawiam na bok, bo muszę przygotować coś, czym to wszystko przyprawimy. A będzie to pasata pomidorowa, do której wsypię trochę przypraw. Będzie to troszeczkę chili. Jeszcze zostawię, bo tutaj mam przygotowane piersi z kurczaka, które też będę musiał trochę przyprawić. Wrzucam do środka zioła prowansalskie, żeby było aromatycznie. Porządną szczyptę soli, a nawet dwie, bo tego jest dość dużo. No i oczywiście czarny, świeżo roztarty pieprz, bo bez niego u mnie w kuchni ani rusz. I teraz wszystko musimy wymieszać. Jeżeli kupimy pasatę zbyt gęstą, dolewamy trochę wody. Gotowe. Teraz wszystko przelewam do miski. Dokładnie mieszam, tak jakbym mieszał jakąś surówkę. To jest potrawa dla osób spieszących się, ale lubiących dobrze zjeść i smacznie przede wszystkim, bo mimo tego, że to tak prosto wszystko wygląda, to potrawa sama w sobie jest na końcu naprawdę pyszna. Wymieszaną masę przekładam teraz do naczynia żaroodpornego. Dokładnie rozkładam po całości. Coś takiego. Teraz to odstawię i przyprawię piersi z kurczaka. Sól, pieprz czarny oczywiście. Trochę czerwonej papryki słodkiej. I chili. Poleję to trochę olejem roślinnym. Można użyć oliwy z oliwek. Ale ze względu na to, że oliwa nie jest zbyt tania, użyję oleju roślinnego. I dokładnie piersi musimy wymasować, żeby przyprawy wszędzie doszły. Gotowe. Teraz piersi będę układał na górę, na kapustę i ryż, na ten farsz. To jest taki porządny obiad dla czterech osób. Przykrywam naczynie. Jeżeli nie mamy naczynia z przykrywką, to
bierzemy folię aluminiową, przykrywamy i też będzie dobrze. I teraz wkładam to do piekarnika rozgrzanego do 185 stopni na małą godzinkę. I mój obiad gotowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo pysznie, apetycznie i naprawdę pachnie w całym domu. Teraz otworzymy. Pamiętajmy, otwieramy zawsze naczynia żaroodporne od zewnątrz, nie do wewnątrz, bo się poparzymy. Po prostu rewelacja. Zobaczcie, ryż wrasta w kapustę, w piersi. Zobaczcie, jak to wygląda. Sycąca, bardzo aromatyczna potrawa. I teraz oczywiście spróbujemy. Najpierw mięso. I teraz resztę składników. Zobaczcie, jakie to jest fajne, sycące i bardzo zdrowe. To jest taki fit obiadek. Na górę trochę zieleniny. I gotowe. Tani, prosty i zdrowy obiad. Zrobiony. Teraz próbujemy. Zobaczcie, jak mięso jest soczyste i delikatne. Lekko pikantne. Wow. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i pamiętajmy, tak jak to u mnie bywa, gotujemy szybko, tanio i zdrowo przede wszystkim. Mm.